Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 8.20, która nam wniosła naprawdę ciekawe zmiany. Między innymi dodali pułapka z zatrutymi strzałkami. Zaskocz wrogów nową pułapką z zatrutymi strzałkami. Więc w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową pułapkę. Sprawdzimy sobie, jak daleko ona bije, ponieważ ta pułapka strzela strzałkami. Nie jest to pułapka kolcowa, z której się kolce tylko wysuwały na odległość jednej kratki. Z pewnością ta pułapka ma dalszy zasięg. Więc sobie to sprawdzimy. Zobaczymy również, ile zadaje obrażeń na sekundę, kiedy w nią wejdziemy. Mało tego, zbudujemy jeszcze tunel z tych pułapek, którym będziemy się poruszali różnymi pojazdami i sprawdzimy, który pojazd nas przeprowadzi na drugą stronę bez uszczerbku zdrowia. Ale zanim do tego przejdziemy, dla wszystkich wspierających z kodem Gaming with Farel organizuje konkurs na wymarzony skin. Wystarczy, że napiszecie w sekcji komentarzy, jaki jest wasz ulubiony skin, a zwycięzcy wręczę wartość skina w postaci kodu PSC. Jeżeli będzie to skin legendarny, otrzymujesz ode mnie 80 zł PSC. Jeżeli będzie rzadki, 60 zł PSC i tak dalej, i tak dalej. A wyniki konkursu ogłoszę już w następnym odcinku. Wy mnie wspieracie, ja was wspieram mega serducho dla każdego. A jeżeli chcecie się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, zapraszam was na mojego Instagrama GamingWithFarel, gdzie dodaję codziennie różne ciekawe story. Ja już nie przedłużam, przejdźmy do testów. Jest dzisiaj ze mną Szalonuwer, siemano szalony. Siema, siema, witam wszystkich. A za szalonym cała zgraja zombiaków. Jak widzicie, do trybu kreatywnego dodali taką rzecz, na której możemy sobie potrenować AIMA. Za chwileczkę sobie ją przetestujemy. O, właśnie, szalony pokazuje, jak to działa. Ale moi drodzy, w dzisiejszym odcinku skupmy się na testowaniu nowej pułapki. Szalony, gdzie jest ta pułapeczka? Gdzie jest ta pułapeczka? Bo jestem mega ciekawy, czy coś jeszcze dodali? Pa, jakaś skrzynka jest nowa. Ej, dodali nawet generator z potworów. No nie wierzę, teraz w to nie wierzę. Zobaczmy, czekaj, podłoga. Podłoga, co my tu mamy? Tak. Aha, dobra. Tu będą nam się respiły zombiaki, a tu mamy skrzynki z amunicją. I tą taką skrzynkę lepszą, gdzie złoty lód wypada. O, a propos rakietnicy. Dzisiaj sobie zrobimy rocket ride'a przed pułapkami toksycznymi. Kiedyś coś takiego robiłem na początku jeszcze, jak trybu kreatywnego nie było, gdzie mogliśmy po prostu, gdzie zbudowaliśmy sobie po prostu rampę, z niej zjeżdżaliśmy wózkiem sklepowym, wózkiem golfowym, wtedy jeszcze nie było kładów i zrobiliśmy taki fajny tunel, tutaj gdzieś macie link przypięty w karcie do tego odcinka, gdzie testowaliśmy zwykłe pułapki. Szalony, zrobimy w tym odcinku to samo. Dawaj, zbudujemy sobie tunel. O ile wystrzelisz? Tak wygląda nowa pułapka. Ty jesteś ze mną w drużynie, nie? Weź zmień drużynę do przeciwnej. Co ta pułapka w ogóle tu przypomina? Są jakieś, kurcze, hieroglify, nie wiem, jakieś znaczki. Okej, okay, teraz tak o. Ja sobie szybciutko to zabuduję. Coś poszło nie tak tym trapem. A teraz? Ej. To jak ona działa? To wejdź na moją. Dobra, postaw. Halo, panie pułapko, o co chodzi? Może trzeba zrobić tak. Rozpocznij grę. Uruchommy grę, może teraz będzie to działało wszystko. Bo może po prostu obydwoje budowaliśmy w trybie kreatywnym. O nie, jeszcze jest skała zombie. Zapomniałem o niej. Zapomniałem o niej. Dobra, strzelają. Działa. Gdzie ma pułapka? Jakieś kurki nie lecą. Chodźcie, zombiaczki. One też dostają? Dostają, no. Ej, ale wiksa. Dobre to jest, dobre to jest. Moi drodzy, z racji tego, że wózek sklepowy został wycofany, to nie będziemy dzisiaj go testowali. Zrobimy tego. Wózek golfowy jest, czy też go wycofany? Też wycofany, nie? Dobra, już postawiłem, szkoda. Zapomniałem całkiem. Weźmy jeszcze sobie deskolotkę. Weźmy sobie kulojazd. Dobra, mamy kulojazda. Dzisiaj będziemy te pojazdy właśnie testowali. Będziemy zjeżdżali tutaj rampą w dół i postaramy się uniknąć strzał z nowych pułapek. Dobra, szalony, dokończmy budowę naszego tunelu. Jak widzicie, tak wygląda nasz tunel trapowy. Jestem mega ciekawy teraz, jak najdę na pułapkę. Ej, jest możliwość, że nie dostaniesz. Patrz. Poleciały tylko strzały w górę. Musisz idealnie trafić na... Czekaj, jakbym stanął na środku. No, w sumie dostałem. Jedną dostałem. Ej, truje mnie.
A ja nie. 80 HP zbija, jak dostaniesz jedną strzałką. Ej, XD, ale faktycznie ja można na przykład, wiesz, spróbować przebiec jakoś, nie wiem, nauczyć się patrz. A dobra, dostałem, myślałem, że nie dostałem. Ja stoję na światło i nie dostałem. Ale strzela cały czas ona? No tak. Aha, no dobra, ej, spoko. Dobra, Szalon, dawaj na górę. Na sam początek robimy teścik kładem. Wskakuj, będziemy jechali we dwoje. Słonko wyszło. W ogóle edycja do skinów astronautów wyszła, że można ściągnąć teraz hełm. Jak ktoś ma z trzeciego sezonu tych astronautów, no to bardzo fajnie, bo na pewno teraz tym skinem będą ludzie grali, bo nie chcieli grać, bo miał hełm na głowie. Dobra, pa, Bambiczek też ma. Rude włoski. Okej, let's go! Bez nitro teraz. Dobra, ty! Dajemy radę! Dostałeś? No, mam 50 HP. Lecę. Dobra. Ty nie przeżyłeś? No ja niestety też nie przeżyję. Za wolny jest ten kład, ale ja bym jeszcze raz ponowił ten test, tylko tym razem z nitro. Co ty na to? No, może być spoko. Tylko, że teraz nam się pewnie kład nie zrenderuje, bo był ustawiony na raz. Dobra, nieważne. Masz kulę, ja mam też kulę. Sprawdźmy kulką. Czy kulka dostanie i będzie nas truło? Lecimy. Nie. Zatrzymajmy się. Nie. Kulojas jest najbardziej OP chyba na te trapy. Dobra, nice. Mam kłada, wskakuj na kłada. I teraz robimy w tą stronę. Nitro. Dobra, raz dostaliśmy. Nitro. Przeżyjemy? 20. Przeżyłem. Ty, przeżyłem. Czyli dostałem tylko raz. Wow, nice. Okej, czas na deskolotkę. Na deskolotce samemu się jeździ, więc lecę sam na razie. Czyli jak deskolotką najedziesz, zobacz. Na trapa? Nic ci się nie stanie, super. Nawet bez tego, bez gazu. Ej, oto czyli deskolotka jest OP na to. O kurde, jaki speed. Jeszcze za chwileczkę zrobimy Rocket Ride'a. Rocket Ride moim zdaniem będzie najciekawszy z tego wszystkiego. Okej, okay, dawaj jeszcze do autka, hop. Jadę po ciebie, zobaczymy czy wózek golfowy też nas ochroni. Bez nitro oczywiście. Rura! Dostałem. Ja już leżę niestety. Ja już niestety leżę. Dajcie znać widzowie w komentarzu co sądzicie ogólnie o tej pułapce. Czy się przyjmie ona do gry, czy nie? Moim zdaniem jest ciekawa, fajna, jest to dopiero druga pułapka, która zdaje obrażenia, co nie? Szalony. Prędzej była tylko... Co? Co tam jeszcze było prędzej? A, zwykła pułapka była. I była pułapka lodowa, o! Pułapka lodowa była. Masz RPGa? Okej, jest szalony Bambiczek z RPG-em. Kosmonauta jest RPG-em, już jest. Będziemy zaraz wysyłali drugiego kosmonautę w kosmos. Patrz co odblokowałem, gościu. Zoba, hula hop. Zoba jaka wiksa. Lecimy? Też, mam. Też masz? To jest chore. Dobra, ej, mordo. To co, ja musisz... No, ja podskakuję? Najgorzej. Uruchom ponownie. Fenno, stań tu. Jesteś gotowy, szalony? Na lot w kosmos. Raz, dwa, trzy. O, miss. O kurczę. Raz, dwa, trzy. Dobra, góra się zwaliła. Nieważne. Raz. Ale czekaj, a ja cię mogę w ogóle wystrzelić chyba? Możesz. A ty nawet nie dostajesz tego. Raz, dwa, trzy. O. Lecę. Ej, nice. Czyli trap, jak robi się Rocket Ride'a, no nas nie zabije. Ale jak chcemy przebiec. No nie damy rady w żaden sposób. No tego po prostu przebiec. Zbejtować raczej też się nie da, ponieważ... Wiesz co? Może... A czekaj, o góry jak jestem? Ty! Jak lecę nad nią też mogę dostać! Ej, do ilu kratek w górę ona bije? To trzeba sprawdzić jeszcze, wariacie. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Dobra, i zrobimy sobie tu taki patch. Coś takiego. No, dostałem. Zróbmy coś takiego, patch. Hop! Strzela! Ile jesteśmy kratek w górze? Raz, dwie dopiero, nie?
Dobra, lecę na Abią, ciekawe, że stale. Ej no. Dobra, jesteśmy trzy kratki. O! Trzy już. Trzy już nie strzela, dobra. Dobra. Ej, nie dostałem na szczęście. A teraz na odległość trzeba sprawdzić, jak daleko bije. Czekaj, rozwalmy tą ścianę. O, dzień dobry, dzień dobry. Oho. Czekaj. Tu drzwi mogą być. Okej. Czekaj, to zrobimy tak. Czekaj, bejcik. Dobra, na pewno przez... Przez dwie kratki na pewno bije. Widzisz? Nie dostałem tego w ogóle. No to zaraz zrobię tak, żebyś dostał. Aha, dostałem. No. Dobra, ej, tu już nie bije. 2 na 2. 2 na 2? Patrz, jaki bait. Dobra, dostałem, ale można zbaitować się przed nosem zatrzyma. Ej, spoko. A wy widzowie, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły dotyczącego nowego trapa, oczywiście dawajcie znać w komentarzu. Przypominam również o konkursie na wymarzony skin. Ja dziękuję tobie, Szalony, za pomoc w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, hej! Come on.